Jest jesień 2016 roku, Netflix wchodzi do Polski, a my rzucamy się na niego bardziej niż na papier toaletowy w pandemii. Kusi nas wizja tego, że będziemy oglądać seriale, filmy zagraniczne, bez limitów, bez konieczności czasami nawet płacenia za to, bo przecież istnieją współdzielone konta. Każde konto musi mieć jednak swojego żywiciela. Ja stałam się tym żywicielem, co miesiąc grzecznie wysyłając 43 zł na konto Netflixa i dzieląc swój dostęp z panem tatą, mamą i z Jaśkiem, których pieszczotliwie nazywam pasożytami. Kilka lat później przychodzi piątkowy wieczór, chcę się odmurzyć po ciężkim tygodniu w pracy. Odpalam Netflixa, a tu komunikat, że nie mogę nic obejrzeć, ponieważ właśnie pan tata ciśnie człowieka z blizną, a mama ogląda kolejny odcinek Cienia i Kości. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Mogłabym teoretycznie poczekać, aż skończą, ale wszyscy wiecie, że Netflix wciąga bardziej niż chipsy na diecie, więc byłoby to raczej mało realne. Mogłam też zadzwonić do któregoś z nich i poprosić o to, żeby zaprzestali wykonywania bieżącej czynności, bo ja chcę wiedzieć, czy w odcinku Love is Blind Majka przyjmie dzisiaj oświadczyny Paula. Koniec końców nie wykonałam żadnej z tych akcji i nie obejrzałam Netflixa tego wieczoru, czując takie lekkie ukłucie w serduszku. No bo przecież moje intencje były dobre. Chciałam się czymś podzielić, chciałam dać im dostęp do rozrywki za darmo, a to zawsze bardzo uczciwa cena, a koniec końców, pomimo tego, że to ja w tego Netflixa inwestowałam, zostałam na lodzie i musiałam sobie zapewnić inną formę rozrywki. Założę się też, że część z was, jeżeli nie większość, korzysta z zakupów online z dostawą do domu. Ja uwielbiam to, bo to maksymalnie oszczędza mój czas. Siedzę sobie na kanapie wygodnie pomiędzy zadaniami, wybieram produkty, a już mniej więcej po godzinie kurier Mariusz dostarcza mi je wygodnie do domu. Teoretycznie więc odniosłam kolejne małe zwycięstwo. Zabieram się więc do odpakowywania moich zakupów, a tu okazuje się, że jeżeli chcę zjeść te wszystkie produkty, to mam na to maksymalnie 2 dni, bo mają tak krótki termin przydatności. Ogórek okazał się cukinią, a awokado wytworzyło taką pleśń, która w zasadzie jest bliska stworzenia nowej cywilizacji i wynalezienia koła. Po raz kolejny moje małe zwycięstwo okazało się słodko-gorzkie i niekompletne. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt mnie nigdy nie uprzedził, że tak może być. Gdy decydowałam się na subskrypcję Netflixa, byłam kuszona samymi superlatywami. Płacisz raz, korzystasz cały miesiąc, możesz współdzielić swój dostęp. Nigdzie na stronie internetowej nie było hasła: Dagmara, słuchaj, przemyśl te współdzielone konta, bo koniec końców w piątek możesz wylądować na lodzie. Gdy robiłam zakupy online'owe spożywcze do mojego domu, też nikt mi nie napisał: słuchaj Dagmara, może niekoniecznie kupuj te owoce i warzywa, raczej skup się na produktach z długim terminem przydatności. Innymi słowy, za każdym razem, kiedy myślałam, że oszukałam w pewien sposób system, coś wygrałam, zyskałam, odblokowałam swój wolny czas, ponosiłam mimo wszystko jakieś koszty alternatywne. I wiecie co, ja nie jestem w tym sama. Każdy z was każdego dnia również ponosi jakieś koszty alternatywne, ponieważ towarzyszą one dosłownie każdemu naszemu wyborowi. Nie inaczej jest w kontekście marki osobistej. Budując swoją markę personalną, koniec końców dążymy do tego, żeby w końcu odcinać od niej kupony. Czyli chcemy zbudować taki brand, który sprawia, że ludzie przychodzą do nas, a nie my do ludzi. Zyskajemy uznanie, szacunek, pozyskujemy klientów, sprawiamy, że koniec końców mamy tą piękną, słodką wolność wyboru, z kim chcemy pracować, dla kogo chcemy pracować i na jakich zasadach. Szkoda tylko, że nikt, dosłownie nikt, nigdzie nam nie mówi o tym, że oczywiście personal branding ma mnóstwo korzyści i zalet, ale wiążą się z nim również konkretne koszty. Gdy wertowałam różne publikacje dotyczące budowania marki personalnej, najczęściej znajdowałam w nich informacje o tym, że żeby ją zbudować, trzeba poznać jej definicję, oczywiście przygotowaną przez amerykańskich naukowców. Dowiadywałam się, jak wygląda cały proces jej budowania krok po kroku, no i oczywiście, jakie korzyści dostanę, gdy zainwestuję swój czas w ten proces. Do tego stopnia byłam zawiedziona brakiem informacji o potencjalnych minusach, że zaczęłam je googlować. Wyszukiwałam hasła związane z kosztami personal brandingu, nie tylko odmieniając je przez wiele przypadków, ale również przez kilka języków i nadal nic. Aż w końcu poprosiłam o pomoc ChatGPT i tutaj pojawiło się drobne światełko w tunelu, ale według tego narzędzia kosztami personal brandingu jest inwestycja w stronę internetową, wymianę garderoby na bardziej profesjonalną, czy na przykład kupienie sobie jakiejś porządnej kampanii płatnej realizowanej przez agencję. I zupełnie szczerze wam powiem, że to jest jakiś bullshit. Ukryte koszty związane z personal brandingiem są zgoła inne i moim zadaniem dzisiaj jest przed wami tu stanąć i nie malować trawy na zielono, mówiąc wam tylko i wyłącznie o potencjalnych superlatywach. Chcę się
podzielić z wami informacją o tym, jakie są przeciw budowania waszego personal brandu, abyście wy mogli podjąć bardziej świadomą decyzję, czy aby na pewno chcecie to robić. Zdradzę wam rzeczy i sekrety, które sama chciałabym wiedzieć na początku swojej drogi, kiedy to zachłysnęłam się wizją branżowej sławy, zarabiania milionów monet, a potem zderzyłam się z rzeczywistością. Zacznijmy od tego, że Tom Peters, guru brandingu, który na łamach czasopisma Fast Company opublikował esej The Brand Called You, twierdzi, że każdy z nas jest właścicielem swojej własnej firmy Ja Spółka z o.o. I skoro jesteśmy właścicielami tej własnej firmy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby się rozwijać, promować ją i cały czas podtrzymywać zainteresowanie rynku naszą osobą. Zapomniał jednak dodać, że w momencie, w którym nasza Ja Spółka z o.o. staje się faktyczną firmą, czyli jesteśmy freelancerami albo osobami, które zatrudniają ludzi, zaczyna na naszej drodze piętrzyć się mnóstwo barier. I nie chodzi mi tu wcale o to, że jedną z barier jest utrzymanie tej firmy na rynku, gdy mamy do czynienia z tym pięknym, wspaniałym polskim nieładem. Bo koniec końców, kiedy zbudujecie sobie markę osobistą, zyskujecie ten komfort wyboru. To ludzie będą przychodzić do was, a nie wy do ludzi. Więc na brak klientów raczej nie będziecie narzekali. Mówię o tym też ze swojego doświadczenia, ponieważ własną markę prowadzę od niemal 7 lat i dosłownie w tym okresie czasu nie wydałam nawet złotówki na promocję, bo nie musiałam. Moje działania organiczne, to w jaki sposób dzielę się wiedzą, w jaki sposób wykonuję swoje usługi, sprawiają, że ci klienci są i jest ich coraz więcej. Mam więc do czynienia bardziej z ich nadmiarem, a nie z niedoborem i to rodzi kolejne potencjalne problemy. No bo jeżeli super projektów na stole jest bardzo dużo, jak mam wybrać ten, który będzie dla mnie właściwy? A co jeżeli dokonam złego wyboru i ten projekt, który realizuję, okaże się moją kulą u nogi i mogłam w tym czasie robić coś zupełnie innego, ciekawszego, bardziej rozwojowego, dochodowego? Widzicie więc, że marka personalna ma ten atut. Zyskuje możliwość wyboru, ale z każdym wyborem wiąże się cholernie dużo dylematów, znaków zapytania i potencjalnych kosztów alternatywnych, które mogą pojawić się na naszej drodze. W dodatku klienci, którzy decydują się na współpracę z marką osobistą, żądają jej bezpośredniego zaangażowania. O jakże są zdziwieni, kiedy nagle w mailu pojawia się jakieś inne nazwisko. Koniec końców może nawet dochodzić do sytuacji, że czują taki efekt oczekiwania kontra rzeczywistość. Chcieli pracować z konkretnym człowiekiem, nie otrzymali tego, więc są bardzo mocno rozczarowani. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli nawet zatrudniacie zespół, na koniec dnia klient i tak będzie oczekiwał, że to wy pojawicie się na spotkaniu. Więc teoretycznie marka osobista może się rozwijać, może zatrudniać ludzi, skalować swój biznes, mieć dostęp do nowych projektów, a tym samym też generować wyższe zyski, lecz potencjalnym kosztem alternatywnym jest to, że klient będzie rozczarowany, kiedy to ona nie zaangażuje się w daną inicjatywę, lub innym kosztem alternatywnym może być fakt konieczności wyszkolenia naszego zespołu do tego stopnia, aby realizowali daną usługę równie dobrze, jeżeli nie lepiej niż my, koniec końców realizując obietnice złożone naszym klientom. No i w końcu jednym z największych zagrożeń i kosztów związanych z personal brandingiem jest to, że sukces zawsze ma wielu ojców, ale porażka jest sierotą i należy do kogo? Do właściciela marki osobistej. Bo nawet jeżeli to wasi pracownicy czegoś nie dowiozą, to koniec końców hejt leci w waszą stronę, bo to wy sygnowaliście wszystko swoją marką osobistą i swoim własnym nazwiskiem. Pamiętajcie też przy tym, że Ja Spółka z o.o. nie można sprzedać jak tradycyjnego biznesu. Wasza firma nie może też przejść rebrandingu, nie możecie stać się zupełnie innym człowiekiem. No chyba, że jesteście świadkiem koronnym w mafijnym procesie, ale tego akurat wam za bardzo nie polecam. A zatem sami widzicie, że w przypadku marki osobistej fajne jest to, że stoicie na piedestale, ludzie was szanują, uznają, potrafią wasze nazwisko wymienić dosłownie po nutce, ale z drugiej strony, gdy coś pójdzie nie tak, gdy wasza reputacja zostanie nadszarpnięta lub zrujnowana, bardzo ciężko będzie wam samodzielnie odbić się od dna. Zostawmy jednak tematy sensu stricte biznesowe. Pomyślcie o budowaniu marki osobistej jako pewnym procesie, do którego trzeba się przygotować. Więc wypada wcześniej odrobić pracę domową, czyli powertować kilka książek, artykułów w sieci, być może przejść jakieś szkolenie. I założę się, że w każdym z tych szkoleń, z tych miejsc w sieci, do których traficie, pojawi się informacja, że jednym z takich bardziej solidnych fundamentów marki osobistej, poza jej autentycznością, która jest filarem numer jeden, jest również jej wyrazistość. Nie bez powodu mówi się, że jeżeli chcecie zakopać zwłoki, i mówię serio, trzeba zrobić to na drugiej stronie Google'a, bo tam już nikt nie zagląda. Domyślacie się więc pewnie, że marka osobista musi być widoczna. I jak tą widoczność sobie zapewnić?
No na przykład działając w internecie. Czyli pomyślcie na przykład o tym, że dzięki internetowi, dzięki social mediom macie możliwość dotarcia do naprawdę szerokiego grona odbiorców. W tym gronie odbiorców mogą znaleźć się reprezentanci waszej grupy docelowej. Ci z kolei mogą was zauważyć i chcieć zainwestować w to, co wy macie do zaoferowania. Teoretycznie więc pieniądze leżą w szeroko pojętym internecie i w social mediach. Trzeba tylko się schylić i po te pieniążki sięgnąć. Jednak często wpadamy przy tym w pułapkę, która kryje się pod hasłem wszystko, wszędzie, naraz. Zakładamy konto na LinkedInie, TikToku, Twitterze, YouTubie. Często nawet robiąc to bezmyślnie, nie do końca zastanawiając się, czy aby na pewno ten kanał będzie właściwy dla was. I przez to, że będziecie cierpieć na nadmiar tych miejsc w sieci, pojawią się kolejne koszty alternatywne. No bo trzeba będzie się zastanowić, czy ja jestem w stanie dowozić content do tych wszystkich kanałów, jeżeli nie, to co? Czy będę poświęcać niektóre kanały kosztem innych, a może zajadę siebie i swój zespół, jednak mimo wszystko starając się tworzyć oryginalne publikacje każdego dnia do poszczególnych miejsc w sieci. Zobaczcie więc też, że marka osobista boryka się z kolejnymi barierami, które trzeba przezwyciężyć. I nawet przy założeniu, że będziecie przy tym w procesie wspierać się innymi ludźmi, czyli na przykład zatrudnicie ghostwriterów, speców od social media czy od reklamy, pozostaje kolejny wątek, który warto rozstrzygnąć. Czy jeżeli inni ludzie pomagają nam w procesie budowania marki osobistej, tworząc za nas treści, to czy nadal jest to marka osobista, czy może po prostu jakaś marka? Dodajmy do tego kolejny ukryty koszt personal brandingu, który bazuje na tym, że social media wyzwalają w nas perfekcjonizm. I wcale nie chodzi tu o to, że jesteśmy non-stop oceniani wyświetleniami i lajkami. Pamiętajcie, że social media dają nam okrutną szansę na to, żeby porównywać się z innymi ludźmi. I mówię o tym po raz kolejny z mojego doświadczenia, ponieważ przez wiele lat miarą mojej pewności siebie było to, jak prezentuję się na tle konkurentów z branży. I wiecie co? Zawsze wypadałam słabo. Z mojej analizy wynikało, że oni czytają mnóstwo książek branżowych, zdecydowanie szybciej się rozwijają. Prawdopodobnie ja zarabiam orzeszki przy tych kokosach, które oni mają na swoim koncie, bo nie opublikowałam entego kursu online, nie napisałam kolejnej książki, nie jestem teraz na konferencji, na której oni brylują i świecą swoim nazwiskiem. Za każdym razem byłam niewystarczająca i robiłam za mało, gdy w moim mniemaniu oni robili tak wiele. Aż wreszcie zrozumiałam, że social media to tylko wycinek naszej rzeczywistości. I to najczęściej ten, w którym pokazujemy wszystko w najkorzystniejszym świetle, w samych superlatywach. Prezentujemy kolejną nagrodę branżową, ale już nie wspominamy o tym, że żeby tą nagrodę branżową dostać, pracowaliśmy ponad miarę tygodniami, podupadło nasze zdrowie, a dziecko już w zasadzie nie pamięta, jak wyglądamy. Dlatego nigdy nie porównujcie się do innych ludzi prócz do siebie samego, ponieważ nie wiecie, jakie kulisy towarzyszyły danemu sukcesowi. A skoro o sukcesie mowa, jest z nim związana kolejna, w cudzysłowie, zabawna kwestia. Za każdym razem, kiedy cieszymy się z rozwoju naszej marki osobistej, stajemy się rozpoznawalni, jesteśmy na świeczniku, zaczynamy czuć, że to, co robimy, jest zbyt słabe i zbyt niewystarczające. Osoby, które osiągają zawodowo świetne wyniki, bardzo często są ofiarami syndromu oszusta, który wręcz cynicznie karmi się naszymi małymi i dużymi zwycięstwami. Dotknięci tym zjawiskiem, często zmagamy się z takim poczuciem, że my oszukujemy innych ludzi, że ci inni ludzie dają się nabrać na naszą pozorną kompetencję, bo tak naprawdę to my nic nie potrafimy. Jeżeli mam być z wami szczera, to ja z syndromem oszusta ostatnio zmagałam się kilkadziesiąt sekund temu, kiedy czekałam na tą prezentację i miałam wrażenie, że to, co do was mówię, to będzie jakaś kompletna głupota. Że może ja nie jestem właściwą osobą na właściwym miejscu, a tak w ogóle to pewnie organizatorzy zaprosili mnie dlatego, że mnie lubią, a nie dlatego, że jestem świetna w tym, co robię. Idealnie syndrom oszusta zdefiniowała psycholożka kliniczna, Jessamy Iber, która stwierdziła, że to jest taka kombinacja samokrytycyzmu, niewiary w siebie i lęku przed porażką, które splecione w takim bardzo dziwnym walcu albo doprowadzają nas do przepracowania, albo do prokrastynacji. No i słuchajcie, zacznijmy od tego pierwszego. Jeśli syndrom oszusta budzi w nas przepracowanie, stajemy się hiperperfekcjonistami i dążymy do tego, żeby być trochę jak to hinduskie bóstwo, mieć cztery ręce, trzecie oko, wszystko świetnie ogarniać. Chcemy na każdym polu życiowym i zawodowym realizować się w
idealnym stopniu. Chcemy być świetnymi szefami, współpracownikami, partnerami, rodzicami, przyjaciółmi. Jeżeli na którymkolwiek z tych pól zawodzimy, czujemy ogromny wstyd. Zapominamy o tym, że jeżeli przez chwilę poświęcamy się pracy, to całkowicie normalne, że odrobinę cierpi na tym nasze życie prywatne. A jeżeli w pełni poświęcamy się naszemu życiu prywatnemu, nie jesteśmy w stanie oddać się w tym samym momencie pracy, bo work-life balance to mit. Zawsze jest coś kosztem czegoś i myślenie, że jest inaczej, to jakaś totalna utopia. Z drugiej zaś strony, jeżeli ten nasz syndrom oszusta obudzi w nas mistrza prokrastynacji, wpadamy w kolejną pułapkę. Odkładamy wszystko na później, boimy się stawić czoła bieżącym wyzwaniom i w konsekwencji wpadamy w takie błędne koło. Nie dowozimy, rozczarowujemy innych i siebie i sami siebie utwierdzamy w tym, że jesteśmy po prostu do bani. Ewidentnie więc syndrom oszusta się, ale trzeba nauczyć się z nim żyć, bo nie ma na niego lekarstwa, poza tym, żeby stawiać z czoła swoim własnym lękom. Pamiętajcie też o tym, że nasze życie nigdy nie jest długą i spokojną rzeką, a wasza pewność siebie będzie ulegała zmianom. Pojawią się sytuacje, które będą sprawiały, że poczujecie się najgorzej na świecie i nie będziecie mieć żadnej chęci do działania, ale będą też takie momenty, które pociągną was w górę, będziecie latać 3 metry nad ziemią. Więc jeżeli tych słabych momentów pojawi się więcej, starajcie się otaczać ludźmi, którzy was inspirują i wspierają. Zróbcie sobie listę swoich sukcesów, by wracać do nich w momentach waszych słabości. I starajcie się zawsze odróżniać oczekiwania i wyobrażenia od prawdziwej rzeczywistości. Jeżeli dzisiaj zburzyłam wasz wizerunek, waszą myśl o personal brandingu, który jawił się tak kusząco, że chcieliście się na niego rzucić jak reksio na szynkę, a sam proces wydawał wam się taki fajny, że płonęliście jak Rzym za czasów Nerona, to zupełnie szczerze nie jest mi totalnie przykro. Uważam, że każdy z nas przed podjęciem jakiejś decyzji musi znać nie tylko potencjalne cienie, ale również blaski, czyli musimy spojrzeć na wszystko z dwóch perspektyw, żeby ten wybór był prawidłowy. Osobiście doświadczyłam każdego z tych ukrytych kosztów i wiecie co? Gdybym zastanawiała się teraz w tym momencie, czy wiedząc o nich na samym początku podjęłabym inną decyzję i zrezygnowała z budowania marki osobistej, odpowiedź brzmi nie, nie zrezygnowałabym. Marka osobista sprawiła, że sama tak naprawdę poznałam siebie. Zaczęłam realnie projektować swoje sukcesy. Zbudowałam firmę, która jest oparta tylko na moim personal brandzie, która przetrwała już pandemię, początek wojny, całkiem nieźle radzi sobie z Polskim Ładem i dziś realizuje projekty z markami, o których kiedyś tylko i wyłącznie marzyłam. Więc jeżeli dzisiaj miałabym znów podjąć decyzję, to tak, jestem gotowa na wszystkie kompromisy, jestem gotowa na kolejne ukryte koszty, które na pewno jeszcze po drodze odkryję, po to, żeby mieć tą cudowną wolność wyboru, co chcę robić, jak chcę robić, na jakich zasadach i na jakich wartościach się opierając. Pozostaje tak pytanie do was, czy wy jesteście gotowi na swój personal branding. Teraz wiedząc, z czym to się je, możecie podjąć już w pełni świadomą decyzję. Natomiast na końcu podejmowania tej decyzji chciałabym, żebyście zadali sobie pytanie, jak ja chcę się czuć, gdy moja marka osobista stanie się tą ja spółka z o, z całym dobrodziejstwem inwentarza. I zanim każą mi ze sceny zejść, chcę was zostawić z myślą Napoleona Hilla, że nie ma co czekać na właściwy czas na budowanie swojej marki osobistej, bo czas nigdy nie będzie właściwy. Więc jeżeli po wysłuchaniu mojej prezentacji wasza decyzja jest twierdząca, chcecie to zrobić, to zacznijcie już dzisiaj. Dzięki wielkie. Wielkie brawa.